Nakaz noszenia jednorazowych rękawiczek w sklepach i zasłaniania twarzy w miejscach publicznych sprzyja powstawaniu odpadów. Z większym problemem mamy do czynienia wtedy, kiedy odpady te trafiają prosto na radomskie trawniki. Stowarzyszenie Droga Mleczna zachęca do akcji Dzień Ziemi – Zbierz Śmieci. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich mieszkańców Radomia, aby posprzątali swoją okolicę, swoje osiedle. Oczywiście bezpiecznie, w maseczkach, w rękawiczkach, wychodzimy dwójkami. Mamy nadzieję, że nawet takie małe starania każdego z nas przyniosą pożytek naszemu miastu. Niestety, nawet działania wyznaczonych do sprzątania osób nie zawsze są wystarczające. Rękawiczki plastikowe, foliowe, czy torebki, worki też się pojawiają niestety. Tutaj służby osiedlowe działają, sprzątające, ja widzę to, ale to jest ciągle za mało. Tej pracy jest dużo, jeszcze jest wiele do zrobienia. Także lasy, tak? Cały czas obserwujemy, że gdzieś te śmieci się ciągle pojawiają. Za chwilę wybieram się za mój blok i zamierzam posprzątać niedopałki papierosów i butelki plastikowe, które tam lądują co jakiś czas. Podczas sprzątania należy pamiętać o bezpieczeństwie. Wykorzystane podczas akcji rękawiczki wyrzućmy jednak do kosza.